Dieta jest absolutną podstawą dobrego funkcjonowania każdego sportowca. Każdy szanujący się sportowiec ma albo dietetyka, albo chodzi do dietetyka, albo ma swojego dietetyka w swoim teamie. Cieszę się, że ta świadomość rośnie coraz bardziej i już w wieku 15 lat tutaj w RKS Raków Częstochowa możemy wprowadzać warsztaty, czyli naukę gotowania młodych sportowców po to, żeby ich świadomość rosła i dzięki temu wydolność organizmu na treningach również się zwiększała. W części teoretycznej uczę ich podstaw, czyli tego, jak ważny jest jadłospis, z czego powinien się składać, jak powinni sobie bilansować jadłospis. Część praktyczna to już typowa praktyka, jeśli chodzi o przygotowanie koktajli przed, po treningowych, czy w trakcie treningu, jak nawadniać organizm po to, żeby ta wydolność organizmu utrzymała się przez cały trening albo przez cały mecz. Obserwuję u siebie w gabinecie zwiększoną ilość sportowców, którzy dbają o swoją dietę. Na pewno jest to przyczyna tego, że obserwują, że światowi sportowcy jakby żywią się odpowiednio, mają swoje pudełka i czy to jest piłkarz, czy to jest siatkarz, czy to jest żużlowiec. W tej chwili już osoby, które rzeczywiście liczą się na rynku, mają swoje pudełka, swoje żywienie, czy albo sobie gotują, albo korzystają z firm cateringowych. To się robi moda na to, ale cieszę się, bo to świadomość zdecydowanie wzrasta, co przekłada się na pewno na jakość na boisku czy na stadionie. Jak poinformowałam chłopaków, że będziemy dzisiaj robić sok, jabłko, burak i cytryna, to większość z nich się krzywiła, a po degustacji wszyscy stwierdzili, że to jest jak najbardziej dobre. Tym bardziej, że taki sok właśnie z takim składem powinien na co dzień gościć w ich jadłospisie, dlatego że to jest uzupełnienie wszystkich mikro, makroelementów, które są im potrzebne, a przede wszystkim często sportowcy zmagają się z anemią z niedoboru żelaza, z niskim poziomem żelaza, ferytyny. I tak samo jest również u chłopaków, dlatego uczę ich, że takie soki to jest prosto do przygotowania, a przede wszystkim jako codzienność do wprowadzenia do ich jadłospisu. Jest pomysł na owsianki, na pasty przeróżne, które mogą sobie robić na przykład do chleba, ale przede wszystkim proste, szybkie przepisy, na przykład takie jak zrobienie domowego płynu izotonicznego, żeby mogli nawadniać organizm podczas treningów i podczas meczy, więc to jest niezwykle ważne, aby mieli podstawy do tego i nie kupowali w sklepach, nie wiem, jakichś takich płynów izotonicznych gotowych, dlatego że można to zrobić w banalny sposób w 2 minuty w domu. Poświęcono od początku szkoły, żeby zajęcia były wzbogacone, między innymi o zajęcia z dietetyki dla naszych uczniów. Staramy się uświadamiać na każdym kroku, jak przy tak intensywnym wysiłku, który mają skomasowany codziennie w dużej ilości, ważny jest zdrowy tryb życia, dobre odżywianie i odpowiednia regeneracja. No tak, mamy świadomość, że ze szkoły jeden lub dwóch zawodników, jeżeli zostaną piłkarzami zawodowymi, to będzie bardzo duży sukces, ale przede wszystkim chcemy wykształcić młodych, inteligentnych ludzi, którzy będą kontynuować swoją przygodę ze sportem jako trenerzy, wychowawcy, pedagodzy, dietetycy lub fizjoterapeuci.